jesteśmy tutaj na pikniku zorganizowanym przez GMP Performance. To jest firma, która zakłada kompresor do mojego samochodu. A tutaj są ich samochody, znaczy samochody pracowników firmowych, nie wiem jak to nazwać. M3 E46. M4, tutaj jakiś Volkswagen Jetta, krzywy, no bo pneumatyczne zawieszenie i pochylony w jedną stronę, na pewno w jakimś celu, żeby pokazać jak wygląda zglebowany i jak wygląda w czasie jazdy, może na zakrętach. Może on jest na zakręcie teraz, kto wie. Nowiutka M4. Pachnie nowością. V8 biturbo, AMG Mercedes S-klasy. Maleństwo. S63. Maserati Ghibli. Ghibli się, żeby się tylko nie przegibli za bardzo. Czyli to jest taki konkurent BMW 5, taki mały i tani Maserati. To znaczy nie wiem jak tani, bo na tym jest cena, czekajcie, na tych są ceny, więc ten jest, proszę Państwa, za 88 tysięcy do sprzedania. GMP Performance i Foreign Car Italia kooperują, kolaborują. No akurat kupiłem z Foreign Cars Italia, kupiłem swoje BMW. GMP mi tu zainstalowało kompresję. Tutaj jest podane, co tutaj pozmieniali. Aha, 110 koni przez przeprogramowanie. Dodali mu 110 koni. Z jego 3-litrowego V6 turbo i 10% mniej pali też. Dzięki temu, że ma większą moc. Ciekawe, czemu samo Maserati nie robi takich rzeczy. Na czym ten catch polega? 81 tysięcy za tego. Tu mamy Porsche'aczka Panamera. Tutaj mamy też Porsche'aczka Cayenne, tak. Zaraz mi się coś pomyli z tymi Porsche'akami. Tutaj mamy 911 Turbo Cabrio. Tutaj mamy jakąś starszą 911. Świeżo z toru przyjechała, dwa fotele, rajduwa. No tu już mamy klasyka, 911 Targa, GT3. Drugi GT3, trzeci GT3, czwarty GT3, nie, to ostatnie, przepraszam. Czekajcie, co to jest to ostatnie? To jest GT4 Cayman. Cayman GT4. To ja bym tutaj coś takiego chciał. Hi boss. Peter, hello. I see you.
It's actually hard to get. We have a couple of guys that race Hayabusa, little cars that have Hayabusa motors in them, and you have to buy the entire motorcycle to get the engine and the ECU and everything out of it. So that's been the only way I've known to be able to get. Tu się zjawił jakiś nowy. To jest 550. S4 lekko zmodyfikowany, a tu RS7. Tego nam trzeba posłuchać. A tu weszliśmy do środka i podziwiamy Porsche Caymana na stanowisku do ustawiania zbieżności kół. Tutaj Audi S5 i Audi TTS czy TTRS nawet oznaczenie miało. Nie jestem pewien, ale w każdym razie Audi ładnie zmodyfikowany. A w ogóle nagrywam ten głos później, dlatego że tam grała muzyka i no nie mogę puszczać z ich muzyką filmu, bo YouTube ma jakieś pretensje do... Tu jeszcze sprawdzam klapę tego auta, czy to na pewno S5 była. Tylko oczywiście poważnie zmodyfikowane te samochody są. Oni przygotowują samochody do jakichś lokalnych wyścigów. Tutaj jest Ford GT. To było auto produkowane gdzieś w latach 2003-2007 mniej więcej. Nazywał się dlatego GT, że Ford nie ma praw do używania nazwy GT40. A tuż muzyka zgasła, więc wracamy do nagrania na żywo. To jest prawdziwa maska z włókna węglowego. To nie jest malowanie. Słyszę jakieś wdzięki, ciekawe wdzięki na polu. Diffuser z włókna węglowego. O, Tesla. No, Tesla obklejona przepięknie. To jest taki satynowy, satyna, tak się to mówi po polsku. Mówili, że musieli wyjąć reflektory, rozebrać całe auto, żeby to dobrze zrobić. Takie coś pewnie kosztuje ładne kilkanaście tysięcy dolarów, takie oklejenie auta, tylko też właśnie ten kolor jest taki od błękitnego poprzez purpurę, w zależności od kąta, jaki się, pod jakim się patrzy ten, na ten samochód. Audi S5, Ford GT. Is this thing on? Yes, it is. Ford GT. Tech Talk time. Będziemy teraz mieli wykład. Teraz wykład będzie. Amen. I'm going to talk a little bit about the open house. Thank you guys for coming. This is our spring 2016 open house. It's $1,000 off a set of tires. So our operations guy will be looking like a little bit. Temu się coś zepsuło. The engine. You looking for the engine? Yeah. Is on other side. Changing this car battery without all the computer stuff like in BMW, just simple replacement. Yeah, simple replacement. Some things Porsche does well, some things not so well. This is one of the good ones. About the only thing you gotta usually worry about is a radio code. Mm-hmm.
Dobra, odpaliło. Porsche GT3 RS, ale tutaj się zjawiła hajs korwetka. Tam przyjechały jakieś auto, tam trzeba gdzieś na parking i pooglądać to wszystko, bo tu są lepsi i gorsi klienci, to znaczy po prostu nie wszyscy się mieszczą z tej strony. Tu są samochody tych najlepszych klientów, co tu regularnie kasę zostawiają. Korwetka, no z taką korwetką jest problem zawsze z wjeżdżaniem na krawężnik i trzeba pod kątem atakować i bardzo powoli. Porysowana nawierzchnia tych samochodów, co za niskie zawieszenie ma. M3-eczka. Ładny dźwięk tłumika ma, tylko za delikatny, zjawiła się jeszcze E-klasa AMG. Lexus ISF, konkurent M3-eczki. Zobaczymy jak to dobrze. Co my tu mamy wśród klientów na parkingu? Tu ciekawy Mercedes. O, jaki kolorek wściekły. Wściekły kolorek, ale to niekoniecznie jest wada w takim samochodzie. CLS 550 i M6 z ISS Tuning, czyli też ma kompresor tej samej firmy co ja, a przynajmniej ma napis ISS na dekielku. Tutaj Jaguar XK RS. Audi A3, tam jakaś BMW i Audi, tam BMW w kącie, M3-eczka. I tu coś przyjechało. M5. Charger, który no też jest pomalowany w taki kolor, co jest raz purpurowy, raz niebieski, jakiś, nie wiem, jak taki śliwkowy. W kolorze śliwkowym Charger, no ale na pewno nie jest to tani lakier. To jedno, może się komuś nie podobać, na przykład mnie się może nie podobać, ale nie można mu odmówić niezwykłości i o, teraz zielony, teraz całkiem zielony się ten lakier zrobił z tej strony. Kolejna
I originally have a little GPI, but you were back in the night cover. Yeah. Oh, really? Yeah. No. I'm talking about my GPI. E-klasa kombi, też niezbyt popularny model u nas. Dream Big. A tu co my tu mamy? My tu mamy Moto Guzzi. To jest chyba czterocylindrowy, czy to jest dwucylindrowy silnik? V, ale V takie w poprzek, a nie wzdłuż, jak w Harley'a. Poważny sprzęt. Może to jest dwucylindrowe Moto Guzzi. V11 EV. Ja się na motorach za bardzo nie znam. Aczkolwiek jest jedna świeca. Tu jest tylko jedna świeca, czyli to będzie dwucylindrowy motocykl. Ciężkie, sześciotłoczkowo, tutaj widać tłoczki. To są tytanowe, dużo lżejsze, też sześciotłoczkowe. Thank you.
He flew all the way out here from California to help us out for this event, and we're really happy to have him here. So I'm going to get the floor to Nick.